32 tak naprawdę aplikację do Bohater Selekce i TGS Rabobatów w końcu jako formalny, oficjalny gospodarz tego spotkania bierze się z drużyną z Polski i z Cegowiny Łuka dla Ustęczko. W pierwszym spotkaniu Bohaterowie zwyciężyli 3-0, za co nadrodzimy teraz na ten zespół. Wielkimi brawami, bardzo proszę. I Państwo oczywiście nie ma nic za darmo, oczywiście też nie dostaje się tam nic, dlatego też doceniamy każdy triumf, każde zwycięstwo na pewno buduje moralne zespołu. Dodatkowo, że jeżeli był katowianie dziś zwyciężą przynajmniej dwa sety, które też zdobywają kwalifikacje do kolejnej grupy, w której czeka już Dukla Liberec, kto później jest więcej, więc szwajcarskie drużyny radiowe między sobą bez zwycięstwa Parana Nazwio Kimi Bunga z Bungami i to właśnie ten zespół zmierzy się potencjalnie ze skromniejsi tam przyjdzie Bośniaków i Czechów w Dukli Liberec. Później w kolejnym etapie wiele drużyn, między innymi Bukareszt, Pranga, Frankfurt, czy nasi dobrze starzy znajomi z Szamą, a zatem będzie coraz ciekawiej, a dodajmy, że w Pucharze grają też między innymi Polonia Londyn, gra też Modena, gra Zenit Kazania, zatem bardzo mocne ekipy czekamy w kolejnych rundach, w razie kolejnych. A minimalno czas poznać pewne zestawienia obu drużyny i tak zespół gości Oka Brodost, Szkoło Bośnia i Hercegowina. Ladies and gentlemen, please let me introduce four teams for both clubs. We're starting from Oka Brodost, Szkoło Bośnia i Hercegowina. Jedynka, Miadion Lukic, dwa, Nikola Radowicic, trzy, Stefan Mirkowicz, cztery, Peter Trakic, pięć, Iwenko Cosic, sześć, Goran Krtinic, siedem, Almir Komorow, numer osiem, Azmir Hukicewicz, dziewięć, Agor Eminowicz, 11, Żarko Kisic, 15, Patria, Dibrion i 17, Isa Kamić, trener to Żarko Kisic, któremu pomaga Mirza Keserowicz, Okamendo Zdrożko, witamy gorąco, po raz drugi, Hali Energia. Mieli Państwo szansę przywitać także gospodarzy. Ustijmy, tak jest Rolochów, 5, Mikołaj Sawicki, 6, Karol Głos, 7, Damian Szulc, 8, Dykoli, z numerem 9, Robert Tart, 11, Milan Epatygur, 14, Aleksander Adamasiewicz, 15, Krzysztof Łomacz, z numerem 16, Kacper Piewocki, 17, Sebastian Adamczyk, 18, Robert Mieczarek, z numerem 20, Mateusz Pieniek, 26, Michalimo, Midic, Reverend, Tomasz Kociawicki, oczywiście głównym szkodnictwem jest Slobodan Tomasz. Mamy też trenera Tomasza Mieszko i asystenta Slobodana Jakiecicza. Lekki jest zabawą, witam tego czasu. Nie byłoby wielkiej niepokojącej siatkówki PGS Krybowaków, gdyby nie sponsorze, którym właśnie teraz będziemy dziękować. Sponsorem strategicznym drużyny jest PGR Polska Grupa Energetyczna S.A. Oficjalni sponsorzy klubu to Lidman Agro, Żwir Glas, Karton Polska, Salomon Odszkodowania, Ania Holding, Rogan Polska, Gnałów Polska, Cegielnia Grabarz. Sponsor techniczny Jona Sport. Sponsorzy AMX Łódź, Dieter Marki Toyota, Paco Lorente, EIB, Remkor, Czapa Milciak, Megamet. Sponsorzy wspierający Kompra Recykling, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, oficjalni partnerzy DWD Polska, Galeria Olimpia, EFF Serwis, partner technologiczny Stelius. Partnerzy Verona Catering, Gravity Centrum Reklamy, Olimp Sport Nutrition, Madonis, Hako Pomoc Drogowa i Transport Kresiak, Miami, Beba, Korgo, GBT Polska, Klinika Wolmet, Hotel Sport, Patron Medialny, Łódzki Sport. Nasz klub wspiera również gmina Madonice.
Państwo tutaj zwykle następowały brawa. Brawa na naszych sponsorów. Bardzo proszę. To specjalnie do naszego sędziego sceny z Wyszanej Polski, sekretarii Serbia. Szanowni Państwo, szansę przywitać gorąco gospodarzy DGS Krawematu, Pałacy Informacji.
kibiców Fenerbahce doszła na TVN szansę, aby dalej o sobie zwracać się w dwóch kibicach.
Thank you.
Jak widać, CNC też można tu rozpocząć. A gdyby od początku meczu Andreas Dinkiewicz. Čekamo jako dobro, udram da i samo ne da. Imamo fokus, ali smo joj malo.
nogi kula koja ga preko krivo, ide agresivo na njega, nemoj čekati da te pogode stranac. Slobodno poštanje, on se da može grešiti. Aj, Mika! Opa, alo, bravo! Do 14. Witamy też gorąco naszych siatkarzy. Pomaga, znów 4 punkty różnicy.
oczywiście. Eto to mało, 23-19. Siatkarski szlagier, czyli PGS Krabełchatów, Aseko, Resowia Rzeszów, czyli klizów PGS Gry. No to spotkanie na pewno nie trzeba dwa razy zapraszać. Pierwszy gminy trzeciego o godzinie 20.36 poniedziałek. Zachęcam do tego, aby kupować bilety na bilety.pl. Oczywiście na naszej stronie internetowej, ale też w Galerii Olimpia. Czy też w sklepiku kibica, hali, energia. Pamiętamy, jeśli chodzi o nasz sklepik, tutaj minus 50% na wybraną młodzież marki Joma, ale też warto wspomnieć o innych żółto-czarnych gadżetach, które dostaniecie w oficjalnym sklepie kibica. Nie tylko żółto-czarne gadżety, ale też gadżety i do Polonii Londyny. Dochód ze sprzedaży gadżetów naszych przyjaciół do bytu przeznaczony jest na chorą zasię, która Wam przysparował S.A. Dlatego też zachęcamy do zakupów gadżetów.
Mihajlo. Ajmo! Opa! Ajmo! Jesteśmy też na LinkedIn, ale
piszcie dużo w komentarzach, pisze, że nie będzie łatwo awansować się do jednej ósmej finału. Sile możemy widać się. Do 4.
3-4. I teraz zagrywka zaskakuje rywali 23-7.
Będą się goście, wszyscy znają, piłka setowa, 24 do 7. Mówiliśmy o meczu naszych rezerw 20 listopada, 22 z kolei pierwsza drużyna z Asseco Resopion, tu Hali Energia, bilety top 1000. Ale nie zapominajmy też, zachęcamy do tego, aby jechać na wyjazd do Gdańska 22 listopada. Bełchatowianie zagrają w centrum Gdańska, bardzo z naszymi starymi znajomymi, Mariusz Lazy, Michał Winiarski. To już 28 listopada w Trójmieście. Oczywiście witamy jednych i drugich.
Yeah!
sebe. Teraz
Kibiców Legnic SMS na numer 7265 odejści 00517 00517 na 46 spadek. Wydał goście 47. Thank you.
20, a do 12. Raz jeszcze dziękujemy. Jestem i drugim.
It was an easy game, I think, easier than the previous one. Was it difficult for you to focus and do your best at this game? Yes, because everybody expected to win this game, of course. They are not so bad team. They had a lot of injuries in last, I don't know, 1 month. They lost some players and they are not like they supposed to be. But still it's difficult to play against them because they want to prove that they are good. We had a little bit of pressure, but it's by ourselves, of course. In the beginning of this first set, it was difficult. After this, we went over this, and it was better. Yeah? Thank you so much. Thank you. Mikołaj, ty tego nie słyszałeś, ale przed chwilą nasi komentatorzy powiedzieli, że byłbyś jedną z postaci, którą na pewno wyróżniliby w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dobrze wyglądało to z naszej perspektywy, a jak to wyglądało z twojej perspektywy? Dobrze czułeś się na boisku? Na boisku czułem się bardzo dobrze. No, z takim rywalem, nie umówiąc nikomu, musieliśmy wygrać i po prostu to mi dawało pewności siebie, że nie ma tutaj szansy na żadne podcięcie. A no właśnie, czy to jest dla was w ogóle trudne, żeby się zmotywować do grania z taką drużyną, tym bardziej po tym pierwszym meczu, kiedy tak naprawdę bez żadnych problemów wygraliście to spotkanie? Nie jest trudne, no tym bardziej, że zagraliśmy drugim składem. Nam przydał się ten mecz bardzo. Potrzebowaliśmy gry.
To nam na pewno doda pewności siebie i na pewno będzie teraz większa rywalizacja na treningach. To są jedne z twoich pierwszych meczów w europejskich pucharach. Powiedz, czy oglądając kiedyś mecze, przypominasz sobie taką sytuację, żeby któraś drużyna wygrała 25-8, bo jak tutaj udało nam się sprawdzić, to był rekordowy wynik w europejskich pucharach. Nie przypominam sobie, ale fajnie, fajnie, że się zapisało w historii. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z tą młodszą częścią PGS Gry Bełchatów. Nasi komentatorzy po raz kolejny powiedzieli, że również byłbyś osobą, którą wyróżniliby po tym dzisiejszym spotkaniu. Powiedz, co dla ciebie to oznacza, że w tych dwóch meczach właśnie europejskich pucharów mogłeś w końcu zaprezentować się w pełnym wymiarze? Znaczy, dla mnie to w ogóle fajne przeżycie, debiut w pucharach CEF. Fajnie w ogóle, że trener dał szansę nam, wystawił cały drugi skład we wtorek i w czwartek. Mogliśmy się pokazać, wiadomo, nie mamy tego dużo grania w sezonie, gdzieś tam w lidze. Nie dostajemy dużo tych szans, no ale jak już dostajemy, to staramy się wykorzystać 100%. I myślę, że to było widać, może we wtorek trochę rzeczywiście było większe ciśnienie w nas, bo po takiej przerwie gdzieś tam niektórzy muszą wrócić do tego gry. Ale czwartek, jak widać po wyniku, troszeczkę zeszło z nas ciśnienie i fajnie to wyglądało dzisiaj już lepiej na pewno niż we wtorek, tak się wydaje. Na pewno wyglądało to bardzo dobrze, o czym może świadczyć chociażby drugi set. Przypominasz sobie, żebyś kiedykolwiek wygrał z jakąś drużyną 25-8? Chyba nie, ale no pewnie gdzieś za młodzika czy juniora na pewno mogło się takie coś zdarzyć, więc... Ale no nie ma co mówić z przeciwnikom, bardzo fajnie postawili się nami. Cieszy wygrana na pewno i że gramy dalej w kolejnej fazie CEFA. Cieszy bardzo. No właśnie, waszym kolejnym rywalem Dukla Liberec. Coś wiecie na temat tego zespołu, czy dopiero będziecie pracować nad nim w przyszłości? Nic kompletnie nie wiemy, przynajmniej ja nic nie wiem, więc na pewno będziemy się przygotowywać. Teraz myślę, że już zapominamy o tym meczu, o tej fazie gdzieś tam CEF-u i będziemy myśleć nad Resowią, gdzie w poniedziałek zmierzymy się tutaj na własnej hali przed własną publicznością i na pewno będzie gorąco, tak? Można się tego spodziewać. No właśnie, to chyba jest niespotykane sytuacja, że mecz ligowy tak naprawdę budzi więcej emocji w nas, kibicach i myślę, że w was jako zawodnikach również niż spotkanie europejskich pucharów. No oczywiście, że tak. No. Przyjeżdża taki zespół, gdzie od lat po prostu biją się ze sobą, walczą o każdy centymetr boiska. No i po prostu to jest takie widowisko, że aż współczuję tym osobom, którzy tego nie zobaczą. Więc naprawdę w poniedziałek liczę, że będzie na hala nam kibice będą sprzyjać i wygramy z Resowią. Tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.
Poproszę o jakiś sygnał, jak będziemy mogli wystartować. Dobrze. O właśnie, mogę ci jedną prośbę? Mogę stanąć tak sobie szeroko. O, dziękuję ci bardzo. Mam dobrego rozmówcę, widzicie?